Mnie to nie rusza jakoś, ale jak tak patrzyłem, to tak przykro trochę, że tyle ludzi jest zakompleksionych w Polsce, nie? I leczą swoje kompleksy w tym internecie, bo oni nic tam jakby nie uzyskają tym, nie? Konstruktywnego o mnie nie podzieli, nie skrytykowali, tylko ojebać go, kurwa, oby go zabił w końcu, o kurwa, ten Don Cassio, w końcu go ktoś rozjebie. Ale nie możesz być Cassiusz jakby... wiadomo, to akurat nie są przykłady komentarzy, które są konstruktywne, ale nie możesz też... wiesz, jaki jesteś. Jesteś kontrowersyjną postacią. Jesteś bardzo pewny siebie. Wielu ludziom się to nie podoba. Kurwia. No i dlatego o tym mówię. Czyli ja, żeby uszczęśliwić tych zakompleksionych zjebów, to bym musiał udawać, nie, no wiecie, no to będzie ciężka walka, prawdopodobnie nie wygram jej. No kurwa, jak ja wiem, że wygram ją 17 kwietnia, to co mam powiedzieć do tych zjebów, że przegram, ale żeby byli szczęśliwi? Skąd jest, Cassio, ta pewność siebie, że pokonasz zawodowca w boksie? Bo to no już... bo widziałem jego sobie, pomimo że nie oglądam tych KSW, tych UFC, bo nie interesuje mnie MMA. Ale kurwa, przejrzałem sobie jego ostatnią walkę z Gamrotem i tam w stójce się chyba bili. No to kurwa, jak on to zaprezentuje, no to kurwa zabity jest. Zabity jest do końca piątej rundy. Czyli może jakby podtrzymujesz zdanie, że twoja stójka, porównując ją do stójki Normana w walce z Gamrotem, jest lepsza. Od tego, co zaprezentował Norman. Tak, od tego i od tego jest lepsza. Stójka. Od Gamrota też? No równie. Ale to znaczy, jakby rozumiem to, nie? Bo to jest twoje zdanie, tylko że mówiąc to... A Dubiel się śmieje, a nawet kurwa nigdy pewnie w stójce się nie bił, nie? Znaczy, wiesz, bo... Nawet nie umiesz tego ocenić. Nie, no ale... Dużo ludzi też... No ty pewnie oceniasz przez pryzmat, że Gamrot jest zawodowcem, no to już wiadomo, że ma lepszą stójkę. No nie, no ale jest zawodowcem mimo no jest, nie? No. I przez no. To ma lepszą stójkę. Nie, bo on jest zapaśnikiem bardziej. Nie mówię, że ma lepszą, nie, ale, no, ale... dosyć duże doświadczenie. No o to chodzi, nie mówisz, ale tak się wyśmiałeś, jakbyś się znał. Przepraszam. No, face to face? No tylko mówię, no. Nie, no ale no właśnie stąd też wynikają te komentarze, bo wiesz, bo dla ludzi osoba, która jest zawodowcem, czytaj Norman czy Mateusz Gamrot, są to ludzie gdzieś tam, którzy trenują od no, kilkunastu lat, mogę zaryzykować to stwierdzenie. Na pewno Gamer tyle trenuje, bo są zdjęcia. A Pałka dłużej nawet. A Pałka, Norman Parke może dłużej. zainspirowałeś mnie teraz.